Hej, 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 witajcie tym razem w Dying Light. Jakieś tutaj darmowe coś. Nie darmowe, jakieś... O Jezu. Co to za jakieś... To już jest ten Diablo 2 Resurrected? Nie wiem zbytnio co tu się dzieje, to jest oczywiście Hellwraith. Jakieś takie małe DLC kiedyś tam, czy coś tam kupiłem i... Kiedyś musiałem z niego nie wyjść. Co to jest? Miecz? Skrzynka? Pusta. Dobra, jak tu się wychodzi? Gdzieś tu chyba były jakieś plakaty, czy... Halo? O właśnie. Stare miasto, czy wieża? Dobra, dajcie jakieś tam slamsy. No, co odpaliłem, żeby sprawdzić, bo jakiś tutaj jest, nie wiem, tydzień, czy co to tam, jakieś te grawitacyjne przygody, czy coś tam, jakiś event. Chciałem go od razu sprawdzić, może pokażę właśnie co tu ten... No Dying Light też na pewno chciałbym kiedyś nagrać, tylko to już po erze nowego mikrofonu na pewno. Dobra, co tam powiesz, panie? Dzięki, świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. No, to powiedział kwity, bonusowe kwity, jakaś broń. Nie wiem, może puszkę mu zabiorę, apteczkę, gwoździe, strzały, sznurek, taśmę i wytrych. Dobra, dzięki stary. Co tu jest? Oczywiście grę to już skończyłem, tam to przychodziłem 5 razy z kumplami i tak dalej. Jak ktoś nie zna Dying Light, to serdecznie mu polecam. Najlepsza gra na koopa z zombiekami. A jak ktoś nie zna w ogóle, nie wie co to jest, to warto się zapoznać. Kiedyś na pewno to nagram. Szczególnie, że niedługo wychodzi dwójka. Dobra, co to jest w ogóle? Jakieś pełne, jakieś C4 mam? Co to za złom? Teraz, gdzie tu jest? O, tu była torba. Muszę to wszystko wywalić. Wszystko. Czy to jest jakiś... deska podłogowa? Po co mi ta deska? Dobra. Toporki... C4, nożyki... Gwiazdki do rzucania... Gererium sobie zostawimy, jaka nazwa w ogóle. Dobra. To sobie tego, co tam gości powiesz? Sprzedam ci trochę złomu, co? Tkanka Sprintera, oferta, no dzięki. A kupisz coś, masz fajnego? Nawet legendarek nie masz. Spadaj. Dobra, i zadania. No, level mam maksymalny... tego, tutaj mówię, tą grę raczej tak, no nie na 100%, bo jakieś tam achievementy zostały, no ale sporo w nią zmulałem. Ze znajomymi samemu, dlatego to tak wygląda. Tutaj nie mam jakichś cheatowanych tutaj ten, bo wiem, że po necie latają jakieś tam te cheaty, przedmioty, karabiny na strzała zabijające, jakieś łuki laserowe, dużo różnych dziwnych rzeczy, ale no ja tego nie mam raczej. Jedyny chyba, gdzie oszukiwałem, to z poziomem legendy, tam żeby trochę dobić do tych punktów, bo to było typowe takie nudne ekspienie. Ale broń i tak to nic nie oszukiwałem tutaj, dobra. To żeby tak się wam być z wami szczerym, jeśli ktoś to w ogóle słucha. Gdzie tu jest te wydarzenia? Nie, plakaty, wydarzenia. O właśnie, inwazja i tutaj, co to jest w ogóle? Działanie, otrzymasz kameleon, jakieś coś tam, inwazja, bonusowy kwit. Zadania specjalne, a to są bzdury. No, tyle trzeba zombiaczków zabić, chyba w ogóle tam to już wykonany jest cel. No, tu społeczność Dying Lighta raczej ogarnia te rzeczy i wszystko sobie wykonuje. Dobra, co to jest? Działanie sił ciążenia zostało. Zombie, bandyci wciąż trzymają się na ziemi. No to zaraz sprawdzimy. Jak to wygląda? O, tu jest sławny rybak. Ale to ja już nie mogę słuchać tych jego głupot. O, lecą koledzy. No, Dying Light to jest dosyć... Wow, naprawdę nie ma grawitacji. Jeszcze ktoś biegnie? Ty, fajne, nie wiedziałem, że to się tak zachowuje. Ej, to może jeszcze jakiś materiał z tego wleci, bo to jest... dosyć niezłe, tam słyszę, ktoś strzela. Halo? Proszę pan... Co, i wszyscy się odczepią nagle? O jest.
Faktycznie jest grawitacja tutaj roztegowana. O jest. O, a pan to co? Zaraz, bo zaraz mnie tu zjedzą. Głupie to jest, nie powiem, że nie to. No dobra, takiego eventu jeszcze nie było, przyznam się. No i co powiesz, mało. O. Padła sobie. Gdzie lecisz? O cholera, dobra, jak to się zmieniało? Kotwiczka. Ciekawe jak działa. O Jezu, goni mnie coś. Nara, nara, nara. A coś zwiększyli chyba te wirale o te zombiaczki szybkie, bo kiedyś chyba ich tak dużo nie było. Żegnaj. A ty co? No. Noga wpadła w barierkę. Ej, dobra, to nawet fajny evencik. Myślałem, że to jakieś coś, bo tam nie czytałem dokładnie. O Jezu. Te skoki mocne. A ta trzoda tutaj widzę nieźle i pewnie nie ma obrażeń, czy są? Chyba nie ma. O, paczuszki oczywiście leżą po wszystkich. Leje się tu coś znowu? Jakiegoś żula tutaj okładają. To klony jeszcze, bracia. No a pani co? Może wrzucimy panią na jakieś coś? Kur... O! Nabiła się na to. O, ta w ogień wleciała. Ludzka, ale przeżyła sobie, o, to może jeszcze dobijemy trochę, o. Głową zaryła w auto i koniec. A tu co się dzieje? To jest jakaś wielka bitwa chyba. No, dawaj, dawaj go. A teraz co, na mnie się rzucisz? Jaki strój w ogóle ma, jakiś kosmonautu pośledzonego. No, i znowu go. Teraz może coś ci podrzucę tutaj. Co ja tu jeszcze mam z tych broni? O, mam łuk bozaka, takie fajne ten. Fajna broń. Ło. Bez głowy odleciał jeszcze za ryję. Połamał sobie coś. No, tu też coś wiruje. Dobra, gdzie jest moja strzała, chamy? Nie ma strzały, zajął Malią. Ty, gościu. Nie wiesz, gdzie... Gdzie jest moja strzała? O. No ja zresztą tu znowu sapię. No aż to. Oj, uważaj na ogień. No, spalił się gość. A co my tu jeszcze mamy? Zaraz.
Nie mogę się przyciągnąć do ciała, szkoda, to mogłoby już być. Dobra, ale od... Zawisła w powietrzu, oddaj strzałę. Znowu coś tutaj, tapie. Połamał sobie nogę. Ten się spalił. Dobra. Trzeba zrobić to wydarzenie i zobaczymy, co tam będzie z tego. Tylko jak, po prostu zabijając? No tak. O, tam w ogóle na górze ktoś potrzebuje pomocy na mapie. Jaki chuju. Czemu pan tak brzydko mówi? Boże. Ale gdzie pan jest? Jeszcze niżej. A tutaj. Weź go, zostaw. Jak to? Y był? O, właśnie. Latarenka. No i... Nie przeszkadzaj. Chamie. Jezu. I zabił go, zjadł go. Chciałem być taki ten. Kurde. Chciałem, żeby tu nam kolega pokazał jakieś triki, no i co, no i... Nie wyszło mu, sobie zmarł. Nie śmietnik, tylko... Strzałę mi daj, dobra. Złom, złom. Polecam szczególnie tę grę dla zbieraczy złomu właśnie, jest idealne. Szczególnie te animacje tutaj, machania łapką i to wszystko. To jest świetne. No jest znowu coś tu, escape zaraz, o coś tu mnie... No i co, chamie? Rozwaliłeś tylko wszystko. Dobra, sławne otwieranie tych zamków ze Skyrima. Dobra, udało się. Apteczunie, może się uleczę właśnie, bo tak... Teraz nie mogę tu przy górą wszystko żyć. Wszyscy jęczą. Dobra, odpalimy im pułapkę. Jak to? V, dobra. O, w Dying Light'a też 100 lat nie grałem. Jest. O Jezu, znowu ktoś tu z karabinkami. Dobra, może jakąś inną brońkę jeszcze, co ja tu mam? Ten sierp taki. Sierp im dobrze robi. A co ja tu jeszcze mam? Łuk, maczetę. A i ten. No to są źli, spokojnie, ich nie musimy ratować. O, wojskowy karabinek mam, zobaczymy jak działa. No, tam w ogóle pod napięciem jest, zobaczymy co się stanie. No właśnie, hej, hej, kurde. Nie ma litości. Ty jeszcze dychasz? O. A ty co tam polesz? O, sama odpułapka, to odpalimy. I zobaczymy. O Jezu, ile tego tu leci. Ile jeszcze? 30 sztuk tego mięsa. No, ale trochę rzeźni porobimy. Jeszcze gdzieś biegnie.
Spokój? Chyba jest spokój. Dobra, ile jeszcze tam? 20. O, pani się połamała, to ją trochę naprostujemy. Amunicję do karabinu, dzięki. No właśnie, niby te karabiny mógłbym z nich tu gdzieś zebrać czy coś, bo to tam nawet niezły zarobek z tego jest, ale pieniądze w tej grze, no... nie są jakoś przydatne. To jest w ogóle gra polska, jeśli ktoś nie wie, jeśli dotrwał jeszcze do tego... do tego momentu, tego materiału. To jest Techland właśnie, to jest jedna z niewielu gier polskich, która... cicho. Która można się pochwalić faktycznie za granicy. Oczywiście Wiedźmin. Cała seria, ale Dying Light również, bo najpierw oni oczywiście robili te Dead Island, nie? Tam Dead Island, później był dodatek Riptide, później jakieś dziwne rzeczy, ale to już nie oni chyba robili. I później wyszło Dying Light, które miało być dorosłe właśnie, ale no... powiem tak, to nie jest gra dla dorosłych, to jest kwas. Wszystko w tej grze to jest kwas. Od walki... właśnie. Po fabułę, która jest genialna, jest polski dublaż w ogóle, jak słyszeliście pewnie. O, pana sobie wrzucimy w ogóle tutaj do tego. Tylko... on tu nam trochę... no. O, dobra. I tutaj go zaprosimy do... tego bajorka, zobaczymy co się z nim stanie. Tylko gdybym jeszcze trafił, kurde. O, może tym przywołam ich. O, zzieleniała. A pan co odpowie? Też jakieś... nie, pan był za krótko. No cóż. I tak się żyje w tym Dying Light, kurde. Ja muszę go kiedyś pokazać. Na tą dwójkę na pewno czekam, ona tam już niedługo wychodzi w tym roku, pod koniec. W grudniu chyba, czy kiedy tam, o ile dobrze pamiętam. To ją postaram się pokazać, już właśnie nowe mikro powinny być, nowe bajery, może nawet kamerka jakaś. Boże. Ile tego? Jezu. Dobra, bro, ale coś mi gryzie. Aż wpadłem do autobusu. Maczeta się zepsuła. Jak to było? Te? Broń nieskuteczna. No to kurde, proszę ją naprawić. O. I się udało. Dobra, może mapkę pokażę, o, gdzie tutaj można iść najbliższy tego. O, idziemy tam. Odbierzemy sobie te kwity jakieś i tak dalej, bajery różne. Alarm tu mamy, o, zaraz wysadzimy wszystkich. Poskaczemy sobie. Dobra, i odpalamy. No, jakieś nie... niedobitki tutaj jeszcze żyły. Dobra, spróbuję tą kotwiczką tutaj trochę poczytować, o. A tu coś, co to jest? Pan tu czego? O nie, to jest gościu od opowiadanek. Jeszcze z dobrym poziomem głośności oczywiście. Ma. Masz... o, zarąbali go, ale spokojnie. To... ale żebym wyskoczył jeszcze. Nie przejmujcie się, on się odrodzi, to jest pan, który zawsze wraca. Gdyby komuś było smutno, że jakiś tam ocaleniec, czy kto to tam padł sobie. O, i tu jesteśmy w bezpiecznej strefie, już nic nam tu nie zagrozi. Dobra, ja chciałem skrytkę jakąś, gdzie jest skrytka? Tu jest, nie. Skrytka czy kwatermistrz? Kurde, tu kwatermistrza chyba musiałbym iść. A, co tu się dzieje? Chciałem sprawdzić czas nagrywania, tu takie jaja, dobra. Czyli zmiana planów, do tutaj, o. Do bazy, skąd... no tam, gdzie zaczynaliśmy, tam też skończymy, na to wygląda. Wszystkie ładne ulice oczyszczone.
O Boże, ci znowu tutaj. No, aż mnie zastrzelili. Może to lepiej, nawet się odrodzę już w domku, zobaczymy. No to widzę, że w tym evencie też ci zawsze bandyci byli, a teraz mają jakiś skin. O nie, nie odrodziłem je tam, gdzie chciałem. No cóż, zaraz porozmawiam troszeczkę z nimi w inny sposób. Co tu jeszcze mam? Jakieś bomby mam? O, noże do rzucania zaraz i tutaj. Łap. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze pistolero. Dobra, miałeś coś tam fajnego? Dobra, spadamy stąd. Nic tam nie mieli. O, ślizgi. Ślizgi po schodach do góry, to zaraz będzie ciekawe. O, to jest Kyle Crane, to jest polski bohater, on się niczego nie boi. I łamie zasada fizyki i wszystkie, o dobra. I tutaj chyba u tego gościa powinniśmy odebrać jakieś bajery, tak? Kwity Dying Lighta, dobra, wykorzystaj, co to będzie? Król, to jest ulepszenie do broni, ich trochę mam już. Król, bo kiedyś też był chyba bóg jakiś z tym związany. A bonusowy kwit. Pakiet C4 żywiołów. O, będę mógł je wytworzyć, na to chyba wygląda. Dubeltówka, a nie wiem, dajcie. Niemiecki pistolet też dajcie. Już kuchenny, tarcza, bzdury. Dobra. No i tak by mniej więcej prezentował się Dying Light, tak zwany teraz event z tym... z grawitacją jakiś tutaj. Polecam sobie zrobić właśnie tutaj inwazję, te 100 zombiaczków zabić i tam dostaniemy jakiś ten bajer. No i co, a ode mnie mogę powiedzieć, że super gierka, polecam każdemu, szczególnie w koopie, jest genialna. Tam ją pewnie nagram jeszcze kiedyś, mam nadzieję, że to jest z przyjaciółmi, ale to już mówię w erze mikrofonowo nowej. Co jeszcze, a Dying Light niedługo wyjdzie, tego też na pewno nagram. No i tyle, super gra, super, mam nadzieję materiał wyszedł i tyle. Żegnam się z wami, yo!